Dobry wieczór Państwu i dziękuję, że Państwo tutaj wciąż są o tak późnej porze, chociaż może kino jest właściwym miejscem. Ja jestem tutaj głównie dlatego, że jestem głównym badaczem w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, które o kryptonimie iPiracy, który toczy się w ciągu tego ostatniego roku. I pilnie śledząc dyskusje dotyczące piractwa, reformy prawa autorskiego i tak dalej, stwierdzam, że jest ona nadzwyczaj ciekawa, natomiast prawie każdy jej uczestnik nosi kapelusz. Albo kapelusz piracki, albo antypiracki. Czasem ten kapelusz jest trochę mniej efektowny niż u pana, ale po dwóch zdaniach wiadomo, jaki to jest kapelusz. Ja staram się nie nosić kapelusza i jestem dosyć agnostyczny, jeśli chodzi o te zagadnienia. Natomiast te kilka drobiazgów, które chcielibyśmy powiedzieć po zakończeniu tego projektu, chcielibyśmy, żeby były oparte na solidnych metodologicznych podstawach, a nie na pewnych przyjętych z góry założeniach ideologicznych. I w tym swoim wystąpieniu, ponieważ nasze wyniki, te drobne kilka rzeczy, które będziemy potrafili z pewnością powiedzieć, będziemy potrafili powiedzieć zapewne za jakieś półtora roku, natomiast chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, które uważam nie są w świetle tego, co możemy ustalić na jakichś solidnych metodologicznych podstawach oprzeć, nie są usprawiedliwione, a często są słyszane w tej dyskusji. Dlatego mówię o mitach piractwa. I będzie dla każdego coś miłego, i tych z pirackimi, i tych antypirackimi kapeluszami będę tutaj miał przykłady mitów głoszonych przez drugą stronę. Więc jeden mit, który bardzo chętnie prezentują firmy, wydawcy, celuje w tym BSA, tak? Business Software Alliance, to jest pozór precyzji wyliczeń strat wynikających z piractwa. Tyle i tyle milionów dolarów, tyle i tyle tysięcy straconych miejsc pracy. Te wyliczenia są często potem cytowane, wielokrotnie powtarzane, nawet w pracach naukowych. Tymczasem na ogół te wyliczenia są bardzo, bardzo, ich precyzja jest bardzo złudna. Tak? Tak naprawdę nie potrafimy dokładnie określić poziomu piractwa. Nie mamy bladego pojęcia, ilu piratów kupiłoby legalną wersję. W większości przypadków estymacji są przyjmowane pewne założenia, że 60% by kupiło. Naprawdę bardzo rzadko to wiemy. I w różnych dziedzinach, w różnych sektorach te liczby są z pewnością bardzo różne. Nie potrafimy zmierzyć efektów wtórnych, to znaczy możemy myśleć o bezpośrednim efekcie na liczbę miejsc pracy, ale to nie jest jedyny efekt dużej zmiany legislacyjnej, gdyby ona nastąpiła na przykład. Strona biznesowa bardzo rzadko rozważa pożytki, takie jak to, że oto więcej osób ma dostęp do dóbr kultury. Dane często są niedostępne, dlatego właśnie te estymacje tego, ile to pieniędzy tracimy z tego powodu, że jest nieautoryzowany dostęp do filmów, muzyki i tak dalej. Dlatego te wyliczenia są prezentowane przede wszystkim przez biznes. Metodologia często jest, jak powiedziałem, podejrzana, dane niedostępne. No i jakby spektakularnym przykładem tego, że ciężko jest zrobić taki kalkulator, który nam powie, ile ci wydawcy czy inni twórcy stracili pieniędzy, no to jest kazus tych, co zbankrutowali Kazika, bo pobrali piosenki tyle razy, że jego straty z tego tytułu już szły w grube miliony. Inny mit, który chętnie rozpowszechnia strona antypiracka, to jest mit o zależności pomiędzy piractwem a poziomem cen, który na ogół mniej więcej tak brzmi, że gdyby nie ci straszni piraci, to my byśmy osiągali przyzwoite zyski i moglibyśmy przy niższych cenach. Moglibyśmy proponować niższe ceny, ale ponieważ są ci okropni piraci, którzy nam uniemożliwiają osiągnięcie przyzwoitych, akceptowalnych zysków, to my musimy więcej kosić, żeby jakoś wyjść na swoje. Tak? Ten argument jest bardzo bałamutny. To znaczy, standardowy model ekonomiczny, który jest oczywiście prymitywny i prostacki, ale zadziwiająco często zupełnie nieźle działa, jest taki, że przedsiębiorca jednak stara się maksymalizować zysk. Jeżeli przedsiębiorca stara się maksymalizować zysk, to kluczowym dla niego wyznacznikiem ceny jest elastyczność cenowa popytu, jak to się brzydko mówi, czyli to, jak bardzo wrażliwi na zmianę ceny są konsumenci. Otóż
jeżeli coś wiemy w mikroekonomii, to wiemy, że ta cenowa elastyczność popytu zależy w dużej mierze od dostępności dobrych substytutów. Produkt spiracony jest dobrym substytutem, dobrym, tanim substytutem produktu oryginalnego. W związku z tym, jeżeli czegoś się możemy tutaj spodziewać, to efektu dokładnie odwrotnego. Kiedy jest dostępna wersja piracka, to nie możemy już tak wysoko wyceniać wersji legalnej, dlatego że zbyt duża byłaby pokusa przerzucenia się na ten produkt piracki. A więc w pewnej mierze piraci robią przysługę nawet tym, którzy kupują produkt legalny, bo biznes nie może już aż tak ich kosić, bo wie, że przerzuciliby się na produkt tańszy czy prawie darmowy piracki. Oczywiście to nie znaczy, że to piractwo nie szkodzi. Może być tak na przykład, że jakiś produkt w ogóle nie powstanie, dlatego że producenci będą obawiać się, że nie wyjdą na swoje z powodu piractwa. Tak oczywiście może być, natomiast generalnie rzecz biorąc, piractwo powinno mieć pozytywny wpływ, to znaczy prowadzi do obniżenia cen i to generalnie obserwujemy w przypadku muzyki. Następny mit, chętnie rozpowszechniany przez drugą stronę, jest taki, że to jest na przykład strywializowana, ale bardzo często w mediach obserwowana czy słyszana fraza, szczególnie po raporcie Obiegi Kultury, to jest taka, że piraci kupują więcej niż nie piraci, więc piractwo nie jest zagrożeniem dla legalnej sprzedaży. To jest, proszę Państwa, tylko korelacja. To jest mit. Ja nie kupuję ani papierosów z banderolką, ani papierosów bez banderolki i sądzę, że jakby zrobić korelację, to wyszłoby, że ci, którzy kupują więcej papierosów bez banderolki, również kupują więcej papierosów z banderolką. Czy to znaczy, że gdyby ograniczyć przemyt, to by to uderzyło w przychody z akcyzy? No nie, no jeżeli jestem głuchy, to nie będę konsumował ani muzyki legalnej, ani muzyki nielegalnej. Jeżeli jestem miłośnikiem muzyki, to zapewne będę konsumował i taką, tak? To, że występuje dodatnia korelacja, nic nie mówi nam o tym, czy piractwo ma pozytywny, czy negatywny, czy żaden wpływ na legalną konsumpcję kultury. Obserwujemy wyłącznie korelację. Związek przyczynowo-skutkowy nie może być ustalony na podstawie takich danych. Następny mity, czy grupa mitów dotyczy etyki piracenia, tak? Znaczy, na przykład spotyka się taki pogląd, że piractwo nie jest kradzieżą, bo niczego nie zabieram. Jeżeli skopiuję sobie od kogoś, nawet bez jego wiedzy, zgody, etc., jakiś plik, to on nadal ma tę oryginalną wersję tego pliku bez żadnej szkody dla jego konsumpcji, mogę tego dokonać. Otóż to nie jest wystarczająca cecha, żeby odróżnić to od klasycznej kradzieży, tak? To znaczy, jeżeli ja zabiorę czyjś samochód i sobie pojeżdżę po mieście, a potem oddam go z powrotem, no to jest przez większość osób uważane za czyn bardzo nieetyczny, za który grozi kilka lat więzienia. Mimo że nie poniósł żadnej straty, to większość osób, która wyszłaby przypadkiem albo wyjrzała przed dom i stwierdziła, że nie ma ich samochodu i zobaczyła, że właśnie ktoś nim sobie odjechał, to nawet jeżeli go zwróci dwie godziny później, no to uznałaby go za złodzieja. Tak? Proszę? Jak zostawi 20 zł za paliwo za wycieraczką, to wciąż, tak? Trudno jest powiedzieć, że to nie była kradzież. Albo argumenty typu, że gdy kupię kosiarkę do trawy, mam prawo ją rozkręcić na części, przerobić na zabawkę albo cokolwiek innego, z utworem nie wolno mi nic zrobić, więc to jest straszliwie nieetyczne postępowanie ze strony tych wydawców, którzy dają nam ten produkt, który można tylko skonsumować as it i nic nie mogę z nim zrobić, że to jest takie okropne. No. To jest sprawa licencji. Jeżeli kupuję jakiś produkt, zgadzam się na pewne zasady jego użytkowania, no to tak muszę go użytkować. Na przykład jeżeli biorę samochód, fizyczny produkt, samochód w leasing, to nie mogę rozkręcić go na części, nie mogę go poddać tuningowi. Jest to niezgodne z licencją, którą otrzymałem na korzystanie z tego samochodu. Tak? Ja nie mówię. Tak czy inaczej, ja nie chcę wchodzić w sprawy prawnicze, po pierwsze dlatego, że się na tym nie znam, po drugie uważam, że jest to najbardziej mętny obszar prawa, jaki mamy. Natomiast jakby sens tego jest taki, jeżeli kupuję, płacę, wchodzę w pewną umowę, niezależnie od tego, jaka jest forma prawna tej umowy, godzę się na pewne warunki. Jeżeli nie mam ochoty, nie podobają mi się te warunki, to mogę się na nie nie zgodzić.
Tutaj wstawiłbym jeden z obrazków obrazujących wiejski tuning, który miałby pokazać, że może dobrze, że nie wolno wszystkiego stuningować, ale nie było takich na zasadach licencji, które są dopuszczalne w tej konferencji. I kończąc, potrzeba nam zmiennych egzogenicznych tak zwanych, to znaczy zmiennych, które pozwalałyby nam powiedzieć coś na temat związków przyczynowo-skutkowych, a nie tylko korelacyjnych. W szczególności potrzeba nam eksperymentów i w ramach naszego projektu robimy eksperymenty, w których aktywnie manipulujemy jedną zmienną. Na przykład próbujemy ograniczać dostęp do pirackich wersji niektórych książek i patrzymy, jaki to ma wpływ, tym razem przyczynowo-skutkowy, a nie korelacyjny, na sprzedaż legalnych wersji tych książek. Albo aktywnie manipulujemy świadomością naszych studentów, na przykład przy pomocy kursów podstaw ochrony własności intelektualnej i patrzymy na ich skłonność do podejmowania zachowań pirackich, zależnie od tego, czy już byli na tym kursie, czy jeszcze nie byli. Tak? A więc szukamy takich zmiennych, które pozwalałyby nam ustalić tę zależność przyczynowo-skutkową. Generalnie myślę, że potrzeba nam więcej lepszej metodologii, a mniej stwierdzeń opartych wyłącznie na czyichś głębokich przekonaniach o tym, co jest słuszne, a co nie.